Strażnicy Galaktyki już za chwilę się u nas pojawią. Bartosz Czartoryski z Onetu, ale zanim to, to zobaczmy, jak wygląda nowość na rynku. Strażnicy Galaktyki i Bartek Czartoryski, Onet. Dzień dobry, panie Bartku. Dzień dobry. Ty już widziałeś, miałeś okazję to zobaczyć z bliska i poczuć to szaleństwo na pokazie w Londynie. Natomiast nie wiem, czy to będzie wstyd, ale wezmę go na klatę. Nie kumam, nie rozumiem, nie wiem. Wytłumacz mi, o co kamam. No ale właśnie, wiesz, obawiałem się, że poprosisz mnie o tłumaczenie tego fenomenu, ale ja się tego szczerze mówiąc nie podejmę. Znaczy, no bo pytasz o samych Strażników Galaktyki, czy o filmy Marvela. Nie, w ogóle o filmy Marvela. Jak zaczynałem się przygotowywać na spotkanie z tobą, to sieć jest pełna tylu szczegółów dotyczących grup ludzi, którzy dzielą się dosłownie jakimiś mikroszczególikami dotyczącymi tego komiksu, tamtego komiksu, filmu, jeszcze innych rzeczy. Niesamowite. Zdecydowanie niesamowite, ale wiesz co, no nie będzie tutaj niczym odkrywczym, jeśli powiem, że zaczęło się to właśnie od filmów, no bo wcześniej wydaje mi się, że te wszystkie postacie i cała ta obszerna, popkulturowa, nowoczesna mitologia, no bo myślę, że tego słowa tutaj nie tylko możemy, ale nawet należałoby użyć, była dostępna tylko czytelnikom komiksów, a teraz, no wiesz, nie musisz czytać komiksów, żeby wiedzieć, kim jest Iron Man, Kapitan Ameryka i cała ferajna. No tak, powiedzmy. Natomiast widziałem też, jak się ludzie przerzucają tym. A, bo za pierwszym razem to on był taki, a za drugim razem to jednak poszli głębiej, w inną zupełnie stronę. Ty jak zobaczyłeś to, bo ty też się w to wciągnąłeś, czy nie? Nie, no jak najbardziej. Wiesz, ja już byłem wciągnięty na tym pierwszym etapie, więc tyle, że kiedy wychodził pierwszy Iron Man, on jakoś mniej więcej równolegle wychodził z Hulkiem w tym samym roku. Wtedy ja jeszcze nie ufałem kinu komiksowemu, takiemu, wiesz, założeniu, realizowania go taśmowego. Wcześniej mieliśmy Batmany, na przykład Bartona, czy później no, te nieszczęsne Schumachera, które jednak były w dużym stopniu kinem autorskim. A kiedy Marvel ogłosił ten swój projekt, na który potem dostał pieniądze no, Disneya, jak wiemy, bo firma została przez Disneya wykupiona, no to wtedy stało się oczywiste, że te filmy będą się ciągnąć, że to nie są takie one-shoty jednorazowe, które będą wypuszczone. I ja szczerze mówiąc na samym początku temu projektowi nie ufałem, mając w pamięci, że wcześniej filmy komiksowe po prostu nie wypalały i w większości były to klęski może nie tyle komercyjne, ale zdecydowanie artystyczne. No i cieszę się, że zaskoczyłem się miło Iron Manem i potem już się wciągnąłem. Wiesz, że z tyłu siedzi facet, który... Mateo, usłyszałem wczoraj, że tak naprawdę jak poszedłeś na pierwszą randkę ostatnio... Tak? No, to to był... Co to był za film? Iron Man No 2. Właśnie, to jest największy Marvelowiec w tej historii Onetu w ogóle. Dzisiaj idę na Strażników. No, dzisiaj, zobacz, i on dlatego musimy... Pospoilujmy go w takim razie. Wiesz co, no ja właśnie idąc tutaj cały czas, wiesz, gryzłem się w język, żeby przypadkiem nie powiedzieć czegoś na temat fabuły Strażników Galaktyki części drugiej, gdyż jest ona nafaszerowana spoilerami. Wiesz, trudno jest w ogóle o tym filmie mówić w konkretach, więc nie pytaj mnie właściwie o konkrety, jak bo nic nie powiem. Ten wariat ma tam jakieś... Zobacz, ma Gruta, a wytłumacz mi, dlaczego... Jak przyszedł do nas Grut do redakcji, to wszyscy mówili, stary. Nie rozumiesz, nie wiesz, przecież to jest najfajniejsza rzecz, jaką można sobie wyobrazić. Nie widziałeś pierwszego filmu, tak? Jeszcze nie. Okej, no to cóż, no nie będę, nie chcę no ci... Może, no ale pierwszy możesz mi pospoilować, żebym kumał, o co chodzi teraz w drugim, no.
No wiesz, coś się powtarza, jest kontynuacja, coś się dzieje. No tak, oczywiście, że jest kontynuacja, tylko że bardziej James Gunn, czyli reżyser filmu, postawił na rozwój bohaterów niż rozwój akcji. Właściwie ta dwójka na dobrą sprawę do pewnego momentu, no może afabularna to zbyt duże słowo, ale nie ma tam, wiesz, jakiejś wyraźnie zarysowanej intrygi, która dopiero pojawia się w trzecim akcie. I mi się wydaje, że to jest bardzo odważne. Mateo, zatka już. Przechodzimy powoli do opowiadania historii. Tak, ale tak. Co to znaczy nie zainwestował w akcję, tylko zainwestował w... Nie, no, zainwestował w akcję, no, nie zainwestował, tak. Wiesz, w wyrazistą intrygę. Jakby nie ma sprecyzowanego... Napisał im lepsze dialogi, napisał im lepszą historię, co? Wiesz co, nie chcę używać lepszą. No, w porównaniu do jedynki ten film postawiłby mniej więcej na równi, na tym samym poziomie, tyle, że nie ma już tego elementu zaskoczenia. Ale to nie znaczy, że te elementy, które działały wcześniej, nie działają dalej, no wręcz przeciwnie. No ale co, panowie dalej śmigają po galaktyce i sprzątają? Oczywiście, tak. To podejrzewam, że się nie zmieni nawet Strażnika Galaktyki 7. No właśnie tego nie mogę ci zdradzić. Musisz, no. Ale nie mogę, ponieważ... Ale wysadzę Mateusza. No to wysiądź na chwilę. A wysadzi wszystkich, którzy to oglądają również. Jak przerwiemy transmisję albo później, to będziesz O Jezusie, powiedzieć. No dobrze. A to co możesz powiedzieć, skoro nic nie możesz? No właśnie nie wiem, może... Powiedz o najsłabszych momentach w tym filmie, proszę bardzo. Wiesz co, najsłabsze momenty... To nawet nasz partner z Disneya powie, okej, nareszcie. Paradoksalnie... No, muzyka jest słaba. Właśnie chciałem to powiedzieć. Nie jest słaba właśnie. To jest dlatego użyłem słowa paradoksalnie, bo soundtrack jest świetny, ale niekoniecznie pasuje, a może nawet za bardzo pasuje do tego, co jest pokazane na ekranie. Wiesz, ten komentarz muzyczny jest aż tak dosłowny, że aż bije po gałach i momentami masz ochotę po prostu te kawałki, które są, podkreślam świetne, wyłączyć, ponieważ są wrzucone, no, są wykalkulowane bardziej niż w jedynce. W jedynce czułeś, że faktycznie Peter Quill, Star-Lord, lubi tę popkulturę z lat 80., w której się wychował, lubi te numery, które ma nagrane na kasetę, którą wrzuca do Walkmana i sobie ich luzacko słucha. I byłem w stanie w to uwierzyć. W dwójce już no, nie przyszło mi to tak łatwo. Ale jakiego Walkmana? Mamy 2017 rok. Dzisiaj muzyka jest w powietrzu. No. No wszystko widzisz, jest w chmurze. Gdybyś w 1989 był zabrany do odległej galaktyki przez obcych, to również mógłbyś zachować tylko Walkmana, bo już nawet wtedy nie Discmana. Mateo, to potwierdzasz? Bo, tak. ty jesteś codziennie zabierany przez obcych trochę, co? Tak ci już zostało, nie? A powiedz mi, fanami tej historii, Mateo już ma swoje lata, nie? Ale tam jest więcej właśnie takich dojrzałych facetów, czy dzieciaków, jak to jest? Wielopokoleniowa widownia? Zdecydowanie wielopokoleniowa widownia, ale na tej zasadzie, że wiesz co, to jest tak jak z Gwiezdnymi Wojnami. Teoretycznie jest to film dla dzieci, ale jednocześnie jest to film dla wszystkich. Tutaj być może Strażnicy Galaktyki troszkę bardziej niż jedynka, właśnie z uwagi na Groota, raczej Baby Groota, bo on jest w tej formie bardzo no, dziecięcej. Tak, no dopiero rośnie. Występuje. Podlewamy go i rośnie. Wiesz, no też znowu odwołam się do Gwiezdnych Wojen, no bo jednak to jest taki wyznacznik zarówno i nowych taktyk w merchandisingu, jak i w całym tym blockbusteryzmie. Nie jest tajemnicą, że kręcąc chociażby Powrót Jedi, George Lucas podjął niektóre decyzje artystyczne odnośnie do rozwoju fabuły, czy rozwoju postaci. One były podyktowane potencjałem marketingowym danej postaci, czy da się później sprzedać z nią zabawki. No i tutaj, no jest to oczywiście nieco cyniczne podejście, ale na szczęście mamy właśnie... cyniczne? Jako ojciec dziewczyny zakochanej w Elzie rozumiem, że wiesz, ostatnio i to był hit przedszkola, jak już zobaczyliśmy rękawiczki na rower, jedna jest z Elzą, druga jest z Anną, to wiesz, byliśmy, Zośka była bohaterem w swoim przedszkolu. Nie no wiesz, ja też... A ja byłem ojcem, który kupuje rękawiczki dla jej przyjaciółek. No bo wiesz, fajnie, żeby miały one też, nie? Więc dzisiaj ten przemysł tak jest zbudowany. Nie? Ale wiesz, dążymy właśnie do tego, bo tutaj mamy tego Baby Groota w toniczce i... Znaczy, no Mateo go ma, on jest po prostu przesłodki, oglądając film zdajesz sobie sprawę, że jest to rzecz obliczona tylko po to, żebyś uznawał ją za uroczą i żebyś ją po prostu pokochał, tak? Ale nie masz nic przeciwko, bo on jest po prostu taki fajny, że wiesz, że jesteś po prostu robiony w konia i że ktoś próbuje cię tym Baby Grootem zahipnotyzować, ale to mówisz okej, ty się na to zgadzasz. I to jest sukces jednak tego filmu, że widziałeś to już wiele razy, bo jednak Gunn jest reżyserem tego typu, który lubi ten taki twórczy recycling popkultury, bo sam jest jej fanem. No i zdajesz sobie z tego sprawę, ale to kupujesz. A czy dzisiaj tą popkulturę można recyclingować w nieskończoność? Jak to jest? Wiesz co, to myślę, że się okaże, ale no zawsze kino i inne sztuki recyclingowały kulturę, siebie, popkulturę, więc myślę, że na tym również cała ta zabawa polega. Nie jest to tylko domeną kina komiksowego, czy też kina wysokobudżetowego. Czujesz, że trójka już się szykuje? Znaczy ja wiem, że się szykuje. James Gunn już potwierdził, że wyreżyseruje i napisze trójkę. Nie pamiętam, kiedy się ukaże, chyba za 3 lata jakoś, co też wiele mówi o planach marketingowych. Przez 3 lata będzie szaleństwo wokół, tak to działa? Ja cię. Aha. No tak, po drodze jeszcze będzie Elza, Auta 3. Oczywiście, Indiana Jones. Indiana Jones, oczywiście, że tak. Gwiezdne Wojny. Ale ty nie jesteś w stanie się tym znudzić? No bo ileż można sprzątać galaktykę? No?
Wiesz co, no dopóki będą sprzątać w takim stylu, w jakim sprzątali w sequelu, no to podejrzewam, że jeszcze długo, ale faktycznie nie kryję, że zadawałem sobie też to pytanie wychodząc z kina, że czy trzeci raz właśnie dam się... skusić. Tak, czy dam się skusić i dam się przekonać, że to jest nadal fajne. Ale takie same wątpliwości miałem idąc na najpierw na Gwiezdne Wojny, na Przebudzenie Mocy, potem na Rogue One, no i jednak okazało się, że tak, można dalej. Czy wiem, że nie możesz spoilować, ale gdybyś chciał, to wiesz, w ogóle możesz sobie nie przerywać. No. Muzyka, już próbowałeś skrytykować muzykę, dobra, to już było coś, ale nie wiem, jak to, że sobie nie poradzili, nie udźwignęli roli, wiesz, jak to fajnie by zabrzmiało. Na przykład jakbyś wymienił teraz nazwisko znanego aktora i powiedział, tak. On niestety w Strażnika Galaktyki 2 nie udźwignął postaci. Wiesz co, powiem ci tyle, że jako fanki na akcji z lat 80. byłem oczywiście zarówno ucieszony, że Sylwester Stallone w tym filmie się pojawia, a byłem rozczarowany, że pojawia się na tak krótko. Tak. Więc jeżeli to uznamy za jakiś spoiler, myślę, że nie, bo nawet scena z nim gdzieś tam już krąży i została udostępniona w internecie całkowicie legalnie przez dystrybutora, no to mogę powiedzieć, ale aktorzy są świetnie poprowadzeni. Wiesz co, z racji tego, że James Gunn współpracuje z niektórymi ludźmi od lat, oni się znają, to są, można powiedzieć, jakieś tam relacje kumplowskie i przyjacielskie. Wiadomo, że jeżeli ja bym kręcił film za, nie wiem, ile to kosztowało, pewnie 200 baniek. Nie, 150. To wiesz, to również zatrudniłbym aktorów, których lubię, na przykład Kurt Russella czy Sylvester Stallone, więc to widać te relacje, która wykroczyła poza taką fanowską, mentorską, na przyjacielską, na koleżeńską, i jestem w stanie im uwierzyć, że oni na planie faktycznie ze sobą dobrze spędzili czas i fajnie się bawili. I widać tam to, że to była dobra zabawa dla nich. Naprawdę też? Widać. A ile tam jest, wiesz, takiego sztucznie realnego świata, ile jest świata wykreowanego w wirtualnych studiach? Wiesz co, ja bym powiedział, że 3/4 filmu to jest na pewno CGI, czyli już tła i cała reszta wygenerowana komputerowo, być może nawet więcej, lecz gdy przeprowadzałem wywiady niedawno dla Onetu zresztą z obsadą, Michael Rooker, który gra tutaj ją do tego gościa z niebieską twarzą i czerwonym piórokuszem, powiedział mi, że on wręcz lubi green screen i blue screen, lubi właśnie pracować z Jamesem Gunnem, lubi pracować w Marvelu i dla jakichś, no wiesz, dużych studiów, które używają często tego typu sztuczek, z racji tego, że dla niego to jest, wiesz, taka gra wyobraźni, którą pamięta od dzieciaka, więc jeżeli, wiesz, jeżeli reżyser, jeżeli praca przy filmie no potrafi sięgnąć do jakichś takich uczuć dziecięcych u aktora, to myślę, że jest to fajne i że jest to szczere. Znaczy to, że on potrafi wyczarować, wiesz, tysiące emocji, które w zielonym studiu albo niebieskim nie jesteś w stanie wyczarować za nic w świecie, no to jest rzeczywiście wyzwanie. No. Ale dzisiaj chyba się już nie da inaczej, nie? No, zdecydowanie nie. No ale wiesz, no z drugiej strony możemy również docenić, jak bardzo postęp techniczny poszedł do przodu i że możemy takie filmy i takie rzeczy w kinie po prostu oglądać. Mateo, zachęcił cię? Ja już byłem zachęcony wcześniej. Daj spokój, powiedz, że nie wiedziałeś o czymś albo, nie wiem, zaskoczył cię. Słyszałeś, muza taka sobie, nie? Ale nie do końca gruta zabiera. Nie będzie. Gruta zabierasz, no wiedziałem, że to jest zabawka dla dojrzałych chłopców. Bartek Czartoryski, Onet. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Na razie, cześć. Onet rano trwa. Trwa nas po godzinie 9 i on tak będzie cały czas śpiewał tam? Jezusie. Tak.